Cześć, Poznań Psychodeliki. Dzisiaj podcast będzie trochę wyjątkowy, trochę inny, trochę free flow. Wziąłem jakieś 50 mikrogramów LSD, poszedłem sobie na plażę i chciałem podzielić się dzisiaj z Wami po prostu swoimi przemyśleniami. Miałem nawet jakieś notatki zrobione na telefonie, ale zostawiłem ten telefon, zapomniałem o nim. Tak działa kwas. Czasami się po prostu o mniej ważnych rzeczach zapomina. Na szczęście nie zapomniałem o tym, żeby wziąć ze sobą mikrofon, kompa, także wspiąłem się na jakąś skałę na plaży, rozstawiłem się i przygotujcie się na to, że kolejne 20-30 minut tego podcastu może być niespecjalnie składne. Może nie trzymać się kupy, ale chciałem Wam dzisiaj po prostu powiedzieć trochę o tym, co mi leży na sercu, trochę o tym, o czym sobie myślałem w ostatnich dniach. Leczenie ducha, leczenie duszy, leczenie emocji, leczenie siebie versus oświecenie. Co to znaczy? Ciężko mi to dzisiaj będzie szło, bo generalnie mam ciężki dzień. Dużo trudnych emocji się we mnie przewala w środku. A takich rzeczy, na które nie widzę jakiegoś szybkiego leku, szybkiej rzeczy, którą mógłbym zrobić, żeby sobie poradzić z pewnymi sytuacjami. Ale tak jest życie czasami właśnie nas, za przeproszeniem, dopierdala wtedy, kiedy się zupełnie tego nie spodziewamy. Co nie zmienia faktu, że w Tajlandii jest pięknie i na Koh Samet też jest pięknie. Przyszedłem tutaj wczoraj z takim założeniem, że nagram podcast z plaży. Czyli klisze podcast z plaży w Tajlandii. Nawet nie wiem, jak to będzie brzmiało i czy ten szum fajnie będzie przeszkadzał. No tak. Ciekawy teraz mam stan emocjonalny, bo z jednej strony jest mi niedużo spokoju i akceptacji, a z drugiej dużo fal w środku. Bardzo przeze mnie teraz przepływa dużo różnego rodzaju ciężkich emocji. Zastanawiałem się dzisiaj rano, kiedy myślałem nad tym, o czym miałbym nagrać kolejny podcast. Przyszło do mnie coś takiego, że chyba myliłem do tej pory dwie rzeczy, dwie kategorie. Z jednej strony leczenie, healing po angielsku, czyli coś, co zdecydowanie jest potrzebne prawie każdemu z nas. Dzisiaj wydaje mi się, że jest ciężko, jeżeli chodzi o psychikę, o zdrowie psychiczne ludzi. Są z jednej strony te oficjalne statystyki, o których już mówiłem, tutaj kilka milionów osób w Polsce mierzy się z jakiegoś rodzaju problemami psychicznymi. Z drugiej strony w takich sprawach zawsze te rzeczy, które są utajone i których nie widać na świetle dziennym, one stanowią jakieś prawdziwe tragedie w życiu człowieka. Można przypuszczać, że liczba osób, które dotykają problemy emocjonalne, psychiczne, nierozwiązane traumy, nierozwiązane konflikty wewnętrzne, nieradzenie sobie z emocjami, uzależnienia, brak poczucia sensu w życiu, nihilizm. Wydaje mi się, może się mylę, ale wydaje mi się, że to dotyka bardzo, bardzo wielu osób dzisiaj w Polsce. Z drugiej strony jest kategoria oświecenia, używania psychodelików jako narzędzi do tego, żeby doświadczyć jakichś wyższych stanów świadomości, poznać prawdę o życiu, o świecie, o wszechświecie, prawach natury, o prawach rządzących się
światem. Do tej pory wydawało mi się, że te dwie rzeczy są ze sobą w 100% nierozerwalne i spójne. A teraz, jak o tym myślę, to wydaje mi się, że jestem pewien overlap, że one się przenikają, ale nie są jednak jednoznaczne. A już wam mówię, dlaczego doszedłem do takiego wniosku. Stało się dla mnie jasne w wyniku obserwacji z jednej strony siebie samego, z drugiej strony osób w moim otoczeniu, generalnie rzecz biorąc, świata. Stało się dla mnie w pewnym sensie, dosłownym całkiem ewidentne i jasne to, że doświadczanie nawet najgłębszych stanów duchowych i transcendentnych nie stanowi ostatecznej odpowiedzi na cierpienie, ból, na trudne momenty w życiu. Można doświadczać tych stanów, a później dalej się gubić, dalej nie znajdywać na co dzień w swoim codziennym życiu rozwiązań, dróg wyjścia z różnych emocjonalnych labiryntów, których na co dzień większość z nas się. Sawadika. Thank you. Przychodzi jakiś pan tutaj, widzi ziomka, który mówi do siebie, do mikrofonu z laptopem otwartym na skalę przy plaży. Musisz być dla niego komiczny widok. To są ci ludzie tutaj, są naprawdę przemili wszystko. Tajlandia jest super, poza tym, że wszędzie są tony plastiku. Niestety, podobnie jak w Indiach, jest trochę bardziej czysto na ulicy, a na tym poziomie takiej mentalności, bo jednak jest jeszcze dużo do zrobienia. W każdym razie, wracając do punktu tego całego, nie wiem nawet, czy to będzie podcast, czy to opublikuję jako podcast, czy zostawię jako taką notatkę głosową dla siebie samego. No, powiedzmy, że to jest notatka głosowa dla mnie samego. Wydaje mi się, że nawet najgłębsze stany świadomości nie są równoznaczne z oświeceniem. Nie są równoznaczne z tym, że ktoś może uważać się za oświeconą jednostkę. Wydaje mi się, że oświecenie to jest pewien tryb zachowywania. To jest formatowanie swojego mózgu w taki sposób, żeby nie rządziły już nim żadne odruchowe reakcje, żeby każda decyzja była świadoma, żeby serce było wypełnione współczuciem nawet najgłębsze doświadczenie nie jest w stanie doprowadzić do tego, bo nawet najgłębsze doświadczenie, każde doświadczenie kiedyś się kończy i zostajemy swoim własnym życiem. Oh man, nie wiem. Ciężko mi się nagrywa ten podcast, bo z jednej strony, kurczę, mielą się we mnie te wszystkie emocje, z drugiej nie dotyka to jakby prywatnych raczej spraw, więc nie chcę mówić o przyczynach mojego nastroju, który jest obecnie taki sobie. Ale no cóż, postaram się przynajmniej dokończyć ten wątek. Jest po angielsku takie sformułowanie, ktoś to powiedział kiedyś, po prostu mam ochotę sobie to wytatuować na czole w tym momencie. We do not rise to the level of our expectations, but we fall to the level of our habits. I to jest sedno sprawy. Nawyki, nawyki myślenia, nawyki działania. Każde doświadczenie psychodeliczne jest w stanie nam otworzyć trochę oczy, pokazać pewną drogę, przynajmniej kilka kroków do przodu. Zazwyczaj to wystarcza, żeby je zrobić, żeby podjąć ten wysiłek, ale później stajemy się ofiarami znowu swoich własnych nawyków myślenia, reagowania, działania. Więc dla mnie w tej sytuacji jedyną logiczną odpowiedzią na to, jak można sobie z tym
poradzić, to zostać po prostu masterem swoich własnych nawyków, wziąć odpowiedzialność za swoje własne nawyki myślowe, za każdą myśl, która pojawia się w głowie, za każdą reakcję, za każde działanie. A to jest ciężka praca, ale ja dla siebie samego nie proponuję żadnych rozwiązań, które są łatwe, lekkie, przyjemne, że nie, po prostu. Dla mnie przynajmniej te rozwiązania nie działają. Może dla kogoś działają innego, dla mnie nie. Ja mam wrażenie, że podróż psychodeliczna to jest podróż do końca życia, podróż w głąb siebie, w głąb własnego umysłu, ale tak jak powiedziałem w poprzednim podcaście, psychodeliczny jest tym palcem, który wskazuje na księżyc, i księżyc to jest twój własny umysł. I to twój własny umysł i nawykowe reakcje tego umysłu decydują o tym, jak wygląda twoje życie. Czy jesteś szczęśliwy, czy masz dobre relacje z ludźmi, którzy cię otaczają. Czy masz dobrą relację z samym sobą? Kiedy ja robię tripa sobie teraz, to nie po to, żeby doświadczyć jakichś konkretnych, otwierających oczy stanów transcendencji, ale chyba raczej po to, żeby pomóc sobie spojrzeć na swoje własne nawyki, zobaczyć, kurczę, gdzie jeszcze mogę uzyskać jakąś przewagę nad sobą? Co jeszcze mogę zrobić, żeby moje życie było odrobinę bardziej świadome, odrobinę lepsze? Przestało mnie interesować ten aspekt, przestał mnie interesować aspekt wizualny tych doświadczeń, przestał mnie interesować aspekt przyjemności związanych z tymi doświadczeniami. Mam wrażenie, że często jednak są to rzeczy, które pociągają ludzi w stronę psychodelików. Mnie w tym momencie najbardziej interesują te rzeczy, które są niewidzialne dla oka, które wymagają zbudowania sobie zupełnie nowych nawyków myślenia, reagowania, działania, zupełnie nowych nawyków bycia w świecie na co dzień. Od poniedziałku do piątku. Nie wiem, może nie tak wiele się zmieniło w sumie. Przypomniałem sobie po prostu pierwszego tripa z ayahuaską. Miałem wtedy już takie przemyślenia, że tak naprawdę chodzi o integrację. Tylko że problem polegał na tym, że wtedy nie wiedziałem do końca, o co chodzi z integracją. Albo wiedziałem, ale nie miałem do tego narzędzi, nikt mi tego nie pokazał. Nie miałem do tego żadnej technologii. Teraz pojawiła się w moim życiu medytacja, więc mam już swoją technologię integracji. Można mieć po doświadczeniach z psychodelikami naprawdę najwspanialsze oczekiwania względem tego, jak teraz życie będzie wyglądać po tym oświeconym momencie, kiedy wszystko wydało się ze sobą połączone, kiedy serce było wypełnione samymi pozytywnymi uczuciami. Od tego momentu będzie prosto. Tego momentu będzie łatwo. Oh my God, tak mi się kiedyś wyglądało. Tak mi się kiedyś wydawało. Żeby było jasne, to nigdy bym nie zamienił tych moich psychodelicznych doświadczeń na cokolwiek innego. Nie żałuję żadnego z nich. Mam wrażenie, że psychodeliki są dość dobrze zintegrowanym elementem mojego życia. Mam poczucie, że korzystam z nich w sposób odpowiedzialny, wtedy kiedy czuję potrzebę. Wtedy zazwyczaj korzystam z nich, kiedy czuję jakąś potrzebę zagłębienia się w sobie, stopienia się w sobie, pobycia z sobą samym. Taką potrzebę generalnie czuję codziennie, ale czasami są takie momenty w życiu, że te doświadczenia mogą nam pomóc. To nie zmienia faktu, że teraz już wiem, że nie będzie łatwiej. W kolejnym doświadczeniu, jakkolwiek nie byłoby super, nie będzie łatwiej, dlatego że
We don't rise to the level of our expectations, we fall to the level of our habits. A nawyk to jest coś, co trzeba sobie wypracować, wyhodować w sobie, zbudować w sobie codziennie, najlepiej stosując te cztery prawa zmiany zachowania, o których opowiadałem w którymś z poprzednich epizodów. Na pewno mogą sprawić, że ten cały proces będzie łatwiejszy, ale tak naprawdę chodzi właśnie o ten proces, o proces budowania nowego siebie w oparciu o nowe sposoby myślenia, nowe sposoby reagowania, nowe sposoby działania. Trudno mi się przyznać do tego, bo wydawało mi się, że psychodeliki są narzędziem do oświecenia, ale wydaje mi się, że chyba nie jednak. Że psychodeliki nie są w stanie wykonać za nas tej pracy. To jest takie chwilowe otwarcie oczu na to, że rzeczywistość, nasza tożsamość, pojęcie o świecie jest bardzo ograniczone w trakcie doświadczenia, w trakcie przeżycia psychodelicznego. Pokazują się przed nami nowe możliwości. A czy wykorzystamy te nowe możliwości, zależy tylko od pracy nad, według mnie, nad swoimi nawykami. Dlatego ja po prostu postanowiłem żyć w ten sposób. Postanowiłem, że moim źródłem mojej mocy, moim celem w życiu jest to, żeby wypracować sobie nowe, zdrowe nawyki myślenia, zdrowe, nowe nawyki reagowania, żeby kultywować w sobie współczucie, żeby nie tylko wtedy, kiedy akurat zdarzy mi się raz na parę miesięcy, że mam tripa, poznałem DMA, na co dzień, wtedy, kiedy najbardziej mi się tego nie chce robić, wtedy, kiedy wszystko dookoła zdaje się testować cię w tych umiejętnościach. A właśnie tutaj jest prawdziwe złoto i prawdziwy skarb. Gwarantuję wszystkim, którzy słuchają tego podcastu, że można też siedzieć w Tajlandii na plaży, na skalę, mieć na swoim koncie dziesiątki przybytych podróży i dalej nie mieć tego wszystkiego jeszcze do końca rozkminionego. Jestem na to najlepszym przykładem. Ale teraz jak o tym myślę, to może dobrze, że w tym moim pierwszym etapie psychodelicznego podróżowania wydawało mi się, że to wszystko będzie takie teraz proste i łatwe, że jak się przeżyło coś takiego jak zejście do piekła w psychodelicznym tripie, to już później nic człowieka nie pokona. Być może to było niezbędne do tego, żeby wciągnąć mnie, żebym sam mógł się wciągnąć do tego, na tą ścieżkę samopoznania, i na której mam wrażenie, że jestem dalej każdego dnia, z każdym krokiem, z każdą trudną emocją, z którą muszę się skonfrontować, z każdym nawykiem myślenia, który czasami warto zakwestionować. Być może to wszystko było potrzebne do tego, żebym po prostu znalazł się tu, gdzie jestem teraz. W każdym razie radzę wam jedną rzecz. Jak najszybciej poradźcie sobie z tym złudzeniem i z tą iluzją, że psychodeliki są w stanie was doprowadzić do oświecenia jakiegokolwiek. Możecie zobaczyć tylko to, co jest możliwe, ale później to wasze nawyki codzienne i to, co robicie każdego dnia do końca swojego życia, jest prawdziwym testem. I co więcej, wydaje mi się, że warto realnie sobie założyć, jeżeli w ogóle jesteś w tej grupie 0,01
jeden percentyla osób, które w ogóle mają ochotę się podjąć czegoś takiego jak podążanie taką ścieżką w tym kierunku, to warto sobie założyć, że najprawdopodobniej nie uda ci się tego osiągnąć. Co nie znaczy, że nie warto iść dalej. Z tymi wszystkimi założeniami jestem z tego, myśląc o tym wszystkim, jestem troszkę skonfliktowany, jeżeli chodzi o psychodeliki, bo z jednej strony czuję to, co każdy z was czuje, że tak wielu osobom psychodeliki mogłyby pomóc, tak wielu osobom psychodeliki mogłyby pomóc wyleczyć swoje emocjonalne traumy, rany. A najprawdopodobniej jeszcze przez co najmniej kilka lat, ze względu na to, w jakiej kulturze żyjemy, w jakim kraju żyjemy, nie będzie jeszcze to możliwe. I naprawdę płakać mi się chce, jak myślę o tych wszystkich życiach, które... o tych wszystkich ludziach, którzy po prostu nie będą mogli się wyleczyć z tego, z czego akurat potrzebują się wyleczyć. Psychodeliki są świetnym lekarstwem, ale coś może być świetnym lekarstwem, a niekoniecznie receptą na oświecenie. Wydaje mi się, że teraz po prostu rozgraniczam te dwie rzeczy. Dobra, kochani, kończę, bo już sam się w tym plączę znowu strasznie. Idę szukać jakiegoś kawałka plaży dla siebie, najchętniej tam, gdzie nie ma żadnych ludzi, co nie będzie proste. Wziąłem sobie strój do jiu-jitsu, będę ćwiczył, jestem białym pasem. Zacząłem niedawno i bardzo mi się podoba to, że jestem białym pasem, że nic nie wiem, nic nie umiem, jestem jak gąbka, jak biała kartka, która nasiąka tym wszystkim, czego uczę się na każdych kolejnych zajęciach. Dzięki za usłyszenie. Naprawdę dzięki za usłyszenie.